Właśnie się zorientowałem, że nie nagrywałem dźwięku przez cały ten czas. Nagrywamy dzisiaj taki mini spot promocyjny Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Po raz pierwszy w historii Wielka Orkiestra będzie organizowana również w Tokio. Oczywiście należy brać pod uwagę skalę, bo to jest raptem parę osób, kto będzie zaangażowanych, ale chodzi o symbol i gest, tak? Więc właśnie bazując na tym, postanowiliśmy, że nagramy taki filmik tutaj ze znajomymi, w którym pokażemy właśnie Wielką Orkiestrę w kontekście Japonii, w kontekście Tokio, w kontekście Shibuya Crossing, czyli najbardziej ikonicznego widoku w Japonii. Okay. Będziemy to nagrywać tym aparatem, GH4, z moim ulubionym obiektywem długim 100-400 Leica. Pamiętajcie, że na małym sensorze jeszcze to jest więcej niż 400. Pozdrawiamy wszystkich! Jest to trochę masakra, że ten obiektyw jest taki, że ja ich widzę teraz z taką dokładnością i mogę sobie jeszcze wzumować i teraz widzę Łukasza jakby... Można robić portrety prawie z tej odległości, a w realu to tak wygląda. No dobra, udało się nakręcić sceny z lotu ptaka, teraz jeszcze musimy intro nakręcić i już będzie dobrze. Taki szybki, krótka piłka. Także po raz pierwszy w historii finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będzie miał swój sztab w Tokio. Założył go Łukasz. Oczywiście, no tak jak mówiłem, to jest skromna inicjatywa, ale symboliczna. Więc ci z Was, którzy mnie oglądają i którzy może będą w tym terminie w Tokio, wtedy co finał, to zapraszamy. Na Facebooku będą informacje, ja podlinkuję, bo jeszcze chyba nie jest do końca dograne, gdzie to będzie, ale będzie zbiórka, można będzie wziąć udział. Siema, po raz pierwszy gramy w Tokio. Co jeszcze? No coś takiego, nie? Co jeszcze mogę powiedzieć? Przyniosłeś klatki ziemniaczane? Tak. Wiesz. Dzisiaj rano robione. Wiesz, raz im klatek ziemniaczany polski. Na cię. Shibuya. Kurde, nigdy nie miałem czasu sobie połazić po tych kazamatach. To się nazywa Shibuya Mark City. To jest połączone z tym hotelem, z którego to kręciłem. I ma to restauracje, sklepy i tak dalej, więc... Ostatnio, kiedy byłem w tym pokoju, to właśnie kręciliśmy film Światło. Nagrałem tutaj taki odcinek vloga pod tytułem, że spełniłem marzenie. Mówiłem o tym, że zawsze chciałem tak właśnie być na takim szczycie świata, w cudzysłowie, że w hotelu górującym nad Tokio. I cały czas mi jest melancholijnie, jak się odnajduję w tej sytuacji. To jest jednak, kurde, niesamowite uczucie. Mogę tutaj tak siedzieć godzinami i patrzeć się przez to okno. Powinienem już przywyknąć do tego, jak Tokio wygląda. I trochę przywykłem, ale... jest w nim coś po prostu hipnotyzującego, jak się na nie patrzy. Dziękuję wszystkim za wszystkie rady zdrowotne. Dużo ludzi komentowało... Trochę jest mi lepiej, natomiast cały czas jakoś się muszę wykurować, bo czuję, że mam i gardło chore, i nos zatkany, i wszystko.
postaram się więcej czasu spędzać w łóżku, bardziej się wygrzewać. Czuję się, jakbym w ogóle dzwonił do mamy, a to tylko vlog. W sensie, że wy jesteście tak jak... jakbym się przed wami tłumaczył. Nic się nie bójcie. Tak, tak, będę pod kołderką. No, już. Jak myślę o Tokio, to mam też tę świadomość, że to nie jest mój dom w żaden sposób. To jest taka moja przechowalnia, gdzie mogę sobie wyrwać, co jestem w stanie, a potem wyjechać za parę lat. Na razie mam wizę, jest dobrze, firma działa, ale to nie jest miejsce, gdzie zostanę na zawsze. I tak sobie myślę, że trochę żałuję, że strasznie dużo czasu, nie wiem, czy zmarnowałem, to nie jest za agresywne sformułowanie, ale strasznie dużo czasu spędziłem mieszkając w Krakowie. Nie chciałem się tam stamtąd wynosić. A fajnie jest sprawdzić, kurczę, no, mieszkania, spróbować mieszkania w różnych miejscach na świecie. Gdybym tam został w Krakowie, no to nie miałbym w życiu takiej perspektywy na wiele spraw, jak mam teraz. I to nie jest nawet tylko kwestia Japonii, to kwestia tego dystansu kulturowego. Każdego miejsca, w którym jesteś, można się czegoś nauczyć, ale to też chodzi o to, co ty masz w głowie i o to, żeby siebie samego wyjąć z kontekstu, który jest dla ciebie oczywisty. Stawić się w miejscu, którego nie znasz. To w pewien sposób powoduje, że jeśli to zrobisz, jak tak się wyniesiesz, wydaje mi się, że bardziej można poczuć, kim się jest naprawdę. Śmieszna rzecz w ogóle mi przyszła do głowy. Zauważyłem, że dzisiaj dużo ludzi na mnie się patrzy i się do mnie uśmiecha. I potem sobie przypomniałem, że mam czapkę Mikołaja. Natomiast w Japonii coś takiego jest szczególnie ważne. Przez to, że ludzie w ogóle nie nawiązują z tobą kontaktu wzrokowego i generalnie wszyscy udają, że nikogo nie widzą, to w momencie, kiedy jakoś wyróżnisz się z tłumu, okazuje się, że ludzie się do ciebie uśmiechają i to jest kompletnie inne uczucie niż Japonia normalnie. I tak się uważa, że to jest jeden z powodów, dla których właśnie Japończycy często są albo bardzo krzykliwie ubrani, albo mają jakieś takie śmieszne gadżety na sobie, albo w ogóle jakieś swoje takie alternatywne osobowości po to, żeby się wyróżnić i po to, żeby troszkę wyjść z takiej roli przechodnia, w której normalnie są. Zabawne, no. Jak chcecie tego doświadczyć trochę może bardziej, to po prostu ubierzcie czapkę Mikołaja. Japonia się zachowuje jakby pipi, a pi to była najśmieszniejsza rzecz, jaka powstała. Najśmieszniejsza rzecz na świecie. Film, który nagraliśmy, zostanie udostępniony Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy i oni to sobie opublikują, miejmy nadzieję, a ja się postaram, żebyście wy też wiedzieli, gdzie ten film jest. No i to w sumie tyle będzie na dzisiaj, natomiast chciałem was jeszcze prosić, bo na YouTubie jest ostatnio strasznie duże zamieszanie, jeśli chodzi o zasięgi, subskrypcje i tak dalej, i też po komentarzach widzę, że jest dużo ludzi, którzy piszą do mnie, że nie dostają powiadomień o tym, że są nowe filmy na przykład, albo że nagle okazuje się, że nie są zasubskrybowani, nie mają subskrypcji mojego kanału, podczas kiedy byli pewni, że mieli. Takie rzeczy się ostatnio dzieją, może o tym słyszeliście. Jeśli chcecie temu troszkę przeciwdziałać, to kliknijcie ten dzwoneczek, który jest koło przycisku subskrypcji od niedawna. Jak żartowałem w beczce, mnie to denerwuje, że jakby trzeba to mówić, bo to powoduje, że subskrypcje są kompletnie bez sensu. No ale co to moje denerwowanie ma za znaczenie tak naprawdę w kontekście YouTube'a, więc po prostu jeśli chcecie oglądać moje rzeczy, to musicie jeszcze bardziej się postarać, bo trochę mniej wygodne to się stało i dla mnie, i dla was. No ale cóż. Do zobaczenia jutro. Pa, pa!